mieć ten ławca www.wędkarstwo.pl. Są różne rodzaje spławików, jak wszystkiego w wędkarstwie. Ja akurat w takich śmiesznych tubach je sobie trzymam, to na początek pokażę. To jest jakiś piórnik z podstawówki, z myszką Miki, którym nawet w środku ma taką gąbeczkę jeszcze. No, kiedyś takie były produkowane i on jest z aluminium grubego, naprawdę taki sztywny, że można to zgnieść i się nie uszkodzi to opakowanie. I tutaj trzymam takie delikatne spławiki, naprawdę bardzo delikatne. Na przykład uklejkowe. To są takie spławiki od 0,2 grama nawet. 0,1 też są. Takie maciupeńkie spławiki, może wyciągnę. To jest pierwszy typ spławika, powiedzmy, jaki wyróżniamy. To jest taki najmniejszy spławik na malutką rybkę. To jest akurat firma Wimba. 0,4 grama. Żyłka wchodzi tutaj przez takie malutkie oczko. Tutaj naciągamy jeszcze na tą metalową nóżkę taką gumkę, pokażę wam. O, mamy takie gumki, to się odcina po prostu jak stoper. Tutaj się montuje, przez to przechodzi żyłka i spławik jest cały czas w takiej pozycji ustawiony. To się przeważnie z opadu się łowi na ten spławik, uklejki. Ja na to uklejki łowię i to przeważnie na zawodach, bo tylko musi być też taki warunek, że nie może być wiatru, blisko brzegu trzeba takimi spławikami łowić. Jest dużo warunków naprawdę, także to polecam tylko świadomym wędkarzom używanie tak delikatnych spławików. I to przede wszystkim na przyłowieniu na punkty na zawodach, albo jak na żywca chcecie sobie złowić rybkę. Tu jest też przykład takiego delikatnego spławika, jednak ten już jest większy. A teraz wam powiem, ile on ma. On ma jeszcze mniej niż tamten, ten ma 0,3 grama, ale jest troszeczkę już większy i tego bym użył na troszeczkę głębszą wodę niż tamten, ale to jest ta sama zasada, tutaj dajemy stoper, tutaj wchodzi żyłka, spławik jest cały czas pionowo ustawiony, ma troszeczkę dłuższą tą antenkę, więc jak deszcze na przykład delikatnie biorą, to ja takimi spławikami łowiłem na Wisłoku, bo wiadomo, że deszcz to jest tak charakterystyczna ryba, która ma takie branie charakterystyczne, że ona wynurza spławik do góry, dlatego stosuje się dłuższe antenki w spławikach przy połowie leszczy, a większość ryb innych, tak ogólnie mówiąc, po prostu wciąga pod wodę. Mówi się, że płotka się bawi spławikiem, wtedy takie bąbelki się robią jak bierze, okoń bardzo agresywnie wciąga na przykład spławik naraz pod wodę, ale to jest też zależy od akwenu, od ryb, jakie tam występują i to jest zmienne. Ja wam tak ogólnie opowiadam, jak ryby biorą, prawda? Karp to w ogóle weźmie, pociągnie i też już nie ma tego spławika. Tutaj trzymam w tej tubie także spławiki delikatne. Tutaj mam taką tubę większą, ale też to jest akurat po jednym z trunków tuba. Metalowe zatyczki, ale tuba sama jest zrobiona z grubego takiego papieru. I tutaj trzymam już te spławiki większe. Takie, co używam na co dzień. I na przykład tak. To jest taki gruby spławik. To jest spławik 6-gramowy na żywca. Taki spławik jest używany na żywca, taka bombka tak zwana. Tutaj montujemy zestaw żywcowy, pływa sobie rybka na tym. Jak szczupak weźmie, to wiadomo, że on to zaczepi, a 6-gramowego raczej taka mała uklejka nie jest w stanie wciągnąć pod wodę. Także takich spławików używamy na żywca. Tu mam spławik, którego nie używam, nie wiem czy go dostałem, nie pamiętam, 2-gramowy, taki wynalazek, że ta antenka jest po prostu pusta i tu jest wsadzony jakiś taki patyczek, ale normalnie tutaj wsadzamy świetlik na noc. Ten spławik jest spławikiem typowo nocnym i to w dodatku przelotowym na duże odległości, bo on nie ma, tutaj żyłka jak widzicie nie wchodzi przez takie boczne kolucho, on ma tylko i wyłącznie tutaj na dole takie mocowanie żyłki, prawda? Czyli żyłka swobodnie się po nim przesuwa. Na duże głębokości, najprawdopodobniej z łódki i na noc. I to na większe ryby taki spławik. Ja go bardzo rzadko, właściwie przez ten rok go ani razu nie używałem. Dobra, może tak generalny jest taki podział spławików. No kilka takich podstawowych rodzajów, więc to są bombki, czyli taki spławik, gdzie jest anteka i taka kulka, nazwijmy to. I następnie jest ta nóżka. To się bombki nazywa w wędkarstwie. Spławiki tego typu, no różnie, to jest przeróżnie nazywane, one są po prostu takie wydłużone, czyli nie ma tej bombki i tak, te spławiki są przeważnie używane na jeziorach, gdzie woda jest stojąca, a te są używane na rzekach. To taki jest generalnie podział, wam powiem, to jest oczywiście bardzo ogólny, bo jak widzicie ta bombka może być taka bardzo bombkowata, albo może być taka wydłużona jeszcze jak to.
jak ten spławik, także no, nie będę się w tym momencie dla was tutaj rozwodził, dlaczego, co i jak, bo to są przeróżne teorie, różnie się ludzie na ten temat wypowiadają, ale przyjmijmy sobie taki generalnie dla początkujących podział, że takie spławiki w kształcie takiej patyka, nazwijmy to, łowimy na jeziorach przy wodzie stojącej, a bombki i listki, których nie mam, bo są jeszcze takie spławiki w kształcie takich listków, gdzie są takie okrągłe, to zawodowcy, jak tu w cudzysłowie, czy nie w cudzysłowie, natyczki używają na rzekach, gdzie jest dość znaczny ten uciąg takich właśnie listków. Ja takich spławików nie mam, bo nie łowię natyczkę, także wam nie pokażę. Mam takie spławiki właśnie na jeziora, na wody stojące i bombki na wody przepływające. I są różne gramatury tych spławików, to dobieramy od względu na to, jaką przynętę chcemy zastosować i na jaką rybę się nastawiamy, czy jest wiatr, czy wiatru nie ma. Jeżeli wiatru nie ma, to możemy sobie pozwolić na łowienie na przykład jednogramowym spławikiem, a kiedy wiatr się zerwie, to nie będziemy w stanie zarzucić tym jednym gramem i będziemy musieli się przemontować zestaw na powiedzmy 3 gramy, żeby można było komfortowo łowić, bo wszystko sprowadza się w gramaturze tych spławików do komfortu łowienia i do tego, na jakie ryby się nastawiamy, to w późniejszych, można powiedzieć, latach się do tego dowiecie, dlaczego tak jest. I nieraz jest tak, że jest potrzeba, żeby przynęta szybciej spadła na dno, żeby nie atakowała jej ukleje, wtedy jest potrzebny mocniejszy spławik. Kiedy jest nurt szybszy, też spławik jest potrzebny mocniejszy i tak dalej. Jest bardzo dużo czynników. Chciałem wam tylko zaznaczyć po prostu taką generalny podział tych spławików, mniej więcej jak to wygląda. Jak widzicie, ja mam większość spławików delikatnych, od powiedzmy najczęściej używane od 1 grama do 3 i na takie bezwieczne pogody, gdzie już totalnie ryba nie bierze, to są takie spławiki delikatne typu 0,1, 0,5 grama i to w zależności od wiatru właśnie, albo mam większe, mniejsze, żółte antenki, pomarańczowe, w zależności od refleksu wody i nasłonecznienia w danym dniu. I tak trzeba to najlepiej dobierać, po prostu jak już jesteśmy nad wodą, na stanowisku, wtedy dobrać sobie spławik i gramaturę do warunków, jakie zastaniemy, bo w domu to jest ciężko przewidzieć. Nieraz jest tak że też, że nad wodą się po prostu sytuacja zmienia i też podczas łowienia niejednokrotnie się zmienia te spławiki. Dobrze sobie spławiki zabezpieczyć właśnie do transportu, dlatego ja takich tub używam, które trzymam w pokrowcu wędkarskim, który pokazywałem w poprzednim filmie, także zabezpieczcie sobie je, bo one się łatwo łamią.